Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mistradamo15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W końcu niewiarygodne sprawdzanie map i długo oczekiwana przez was mapa osada. Nareszcie coś potężnego i nareszcie coś dobrego. Miejmy taką nadzieję oczywiście, jeżeli chodzi o mapę, żebyście mogli na czymś się pograć. Więc ja też w końcu mogę coś sprawdzić. Naprawdę jest... no bieda totalna, jeżeli chodzi o te wszystkie cudowne mapy, więc jeżeli coś wychodzi, to wręcz można klękać i się modlić i dziękować Panu Bogu za to, że w końcu coś tutaj nam wpadło. Ja szybko wróciłem z mojego pięknego urlopu, wręcz tego nie poczuliście, bo nagraliśmy bardzo ładnie wszystko na zaś, więc nawet ani jednego dnia wolnego Wam nie zostawiłem ode mnie, bo mieliście i piątek, i sobotę, i niedzielę, jak mnie nie było, odcineczki i oczywiście dzisiaj też postaram się Wam wrzucić, bo już z tą osadą bardzo mocno czekałem, żeby Wam nagrać. Pech chciał, że wyszła akurat wtedy, gdy ja już wyjechałem, więc nie mogłem. Dlatego lecimy dzisiaj na pełnej. Proszę bardzo, oczywiście na samym wstępie pokazujemy mapkę. Mapka pięknie, cudownie. Pól 80 będzie, znaczy czy tam landów, jak zwał, tak zwał. Widzę 79, więc chyba ta 79 jest ostatnim landem, więc nie ma tych 80. No, znaczy pól, dobra, umówmy się 80 pól, bo landów może być więcej przez to, że są te cudowne lasy, łąki i te sprawy, ale pól, bo widać tak to jest podzielone, jest 79. Daj Boże, mi ta 80 nie ucieka, bo mnie zjecie w komentarze. Więc dobra, zaczynamy od typowo od gospodarstwa. Gdzieś mnie tutaj wywiodło na łobrzeża i to nawet takie drewniane, wręcz bym powiedział, bieda z nędzą, ale samochód zapier. Ają bardzo szybko, więc nic nowego. Zobaczmy oczywiście to, co uwielbiam najbardziej, otwieranie wrót i sprawdzanie, czy wszystko działa. Zetor Boży cudowny wraz z pick-upem tutaj w środeczku. Czy tu mamy światełko? Bo mnie... O nie, no pięknie. Drewniana wiata musi być oświetlona. Bardzo mi się to podoba. Prąd to podstawa, jeżeli chodzi o to. Tutaj też jest coś. Ja lubię prądy, aż zaprądziło mnie. Jak to, ciekawe jak to w nocy zawsze działa, ale mniejsza z tym, dobra, zgaśmy to. Kibel też jest, więc to już w ogóle szacun, dla każdego coś dobrego. Żeby wymienić halogen, też jest drabina, jakby tam ktoś chciał, to se może zarzucić. Idziemy dalej, tu mamy wiatę. Nie wiem jak to nazwać, to jest takie garażowiata z jednej strony, bo i mamy garaż, mamy oczywiście w postawie jakiegoś tam zetora, Rostelmasza, ale mniejsza z tym. Ale do tego mamy też taką wiatę, że można tu sobie gdzieś tymi maszynami wyjechać. Jeżeli chodzi o styl wykonania, ogólnie... znaczy inaczej, styl. Za sam pomysł, zajebiście. Bo ja powiem szczerze, rzadko takie coś widzę, jeżeli chodzi o mapy, więc bardzo miłe, że zawsze ta wiatka gdzieś tutaj jest, gdzieś tam podjechać, wcofnąć itp. itd. Zawsze pasuje. Tu dość duża stodoła. Nie to. To chciałbym otworzyć. Przepraszam, można? Czy można to otworzyć? Chyba nie można tego otworzyć. Tam chciałem wejść na przykład. Może, że można, tylko od tej strony. Ani od tej, ani od tamtej. Nie można przejść i tyle. Ale mamy też obory dla krów i to mnie teraz zaskoczyło, bo... bo ogółem spoko wymyślone, jak na taką starą gospę. Ta oburka tutaj z tymi krowami, tak ze starych czasów. Coś małego, wjeżdżasz, karmisz i do widzenia. Bardzo dobry tutaj układ. Oczywiście gnojowica jest do tego. Z tyłu jakieś maszynki stoją, podstawia dość dużo miejsca. Mamy bina. Tak szczerze jakoś nie widziałem nigdy wcześniej tego bina. Czyżby jakaś nowość tutaj się wkradła? Bardzo mi się to podoba. Teraz tak się zastanawiam, czy to jest pastwisko? Chyba tak. Tu jest wygrane, że te krowy co tu chodzą. Bo zbyt ładnie to wygląda, więc... Zaraz sprawdzimy. Wrzućmy to. Holsztyny. 30 można. Nie, dobra, bo mi coś się zbuguje, nie chcę drugi raz nagrywać. Już nieraz tak miałem, co nie, że... Nie daj Boże, nakupowałem tego jak głupi, a potem mi się to zbugowało. Nie mówię, żeby mi się to od razu zbugowało, ale ryzykować nie chcę. Spoko. Powiem szczerze, że tak się człowiek dobrze czuje po tym takim weekendzie luzu. Może nawet się troszeczkę... O, przyciszę mniej, jeżeli chodzi o lampę, bo się świetlę jak
nie powiem co do czego. Ale czek tak od razu lepiej, pełen wiary, nadziei i miłości po tych nawet 5 godzinach jazdy, to i tak jest całkiem spoko. Krowy, tak jak mówiłem, tutaj się pojawiły. Ale jakoś ten humor wrócił trochę i też choróbka przeszła, chociaż nadal bez szału, jak sami słyszycie. Ale i tak jest git. Czy to jest kolejna gospa? Nie, to nie jest gospa, bo mi się tu nie otwiera nic, więc statycznie bardzo ładnie zrobiona. Kolejna chyba statyczna gospa, na pewno wręcz bym powiedział. Ale pomysłowo fajnie. Nie wiem, czy nie słychać jakichś huków, ale na budowie naprzeciwko odpierdzielają się grubą manianę, więc wybaczcie. Dobra, jesteśmy na jakimś skupie i zobaczmy, co to jest w ogóle. Przybliżmy sobie to. Cieśla oraz handlarz zwierzętami. Domyślałem się po tej łapce, że to będzie handlarz. Ale tu mamy cieśle, no to w środku drewna i te sprawy. Kłupnie miłosierny, matko bosko, po co ty? Chcę wrota pootwierać, ale się nie. No, hałas taki tutaj, że... O, ale ładny klimat. Fajnie te pola tam widać w oddali. Nie widziałem, że to tak tu ładnie wygląda. Okej. Cieszmy się tym, co mamy. Cieszmy się tym też, że mamy kościół. Halo? Można wejść? Byłem pewny, że cudowny autor tej oto mapy zarzucił tu jakimś dźwiękiem. I się troszeczkę zawiodłem. Wręcz bym powiedział, nawet bardzo się zawiodłem. Bo już widziałem takie mapy, gdzie tam ktoś coś dodawał, jakieś dźwięki. No tutaj jakieś kościołowe teksty bym... No miło bym posłuchał. Może, że gdzieś indziej tutaj trzeba na przykład od zachrystii wejść. Nie, nic. Ale ogólnie spoko kościół. Ja jestem za tym. Kibel nie jak u mnie w kościele. Co? Nie wiem, kto to powiedział. Ale nie, szkoda, bo ogólnie zarąbisty kościół. No mega cały wygląd tego jest. Ale może dzwony na pewno biją pewnie o którejś godzinie tam. Ale kurczę, no fajnie by było takie coś powgrywać tutaj. Jakieś msze, coś tam jakby była, jakaś anielski orszak tu mógłby iść. Jak już takie coś się dodaje na mapę, fajnie były. Taki smaczek jednak kościołowy do tego mógłby wpaść, więc to zawsze na plus. Te cmentarze zawsze mnie rozwalają na tych mapach. Ale to tylko taki szczególik. Dobra. Fajna jest ta mapa, tak trochę z jednej strony nie wiem gdzie chodzić, nie wiem co robić, żeby czegoś nie ominąć. Tu jest jakieś rozwidlenie i na tym rozwidleniu się skupmy, dojdźmy do No i tak chodzimy po skupach i zobaczymy co dalej, bo co mamy innego robić. Domyślam się, że tu jest mleczarnia, chociaż ją nie klikałem, ale to już widać, że to mleczarnia. I to całkiem spoko. Przydrożna. Ogólnie tak fajnie to wygląda wszystko. Nie wiem czemu. Podoba mi się ten klimat w tej mapie. Chociaż domyślam się, że nie będę na niej grał, bo już jest fest zajęta przez chłopaków, a jednak nie chciałbym robić jakiejś serii na tej mapie i żeby chłopaki też robili, no bo to będzie wtedy masło maślane. Czy my tu mamy sklep w ogóle, tak z ciekawości? Bo tak teraz... A tutaj był... Paul Honey, tam mamy skup miodu, proszę bardzo. Tu oczywiście mamy sklep. I to dość ładny, zatorowski. Coś nowego w końcu. Ale mniejsza z tym, tu był skup, a ja nawet tego nie zauważyłem. Tak tu padłem, pogadałem o pierdołach, a tak szczerze, tu mamy dość bardzo fajnie zrobiony skup, ale tak mnie zaskoczyło trochę ten tyle tych uli tutaj. Ale no dobra, wszystko wszystkim. Ule ulami. Kurczę, serio, tu masz klimat fajny. Podobają mi się takie mapy, gdzie wciul fajnie widać w oddali gdzieś jakieś górki, dołki. No szok tu. Pod tym względem rządzi. Naprawdę rządzi ta mapa. Fajne, w ogóle fajne statyczne gospy. Gdzieś tam jakieś domki, niedomki. A i tu mamy koniec. Aha, taki bajerent jesteś tutaj, tak? Nie dasz obejść naokoło. Ciekawe, to będzie rozbudowa tak do tej mapy dalej, jak tu są takie fajne rzeczy poporobione? Fajnie by było. Kurczę. Ale dobra, mniejszy z tym, nie myślmy o takich rzeczach. Musimy jakoś przedostać się na drugą stronę. Dobra, wróćmy normalnie, bo tak szczerze tutaj... możemy po polach pochodzić, żeby się też coś widzieli. Tutaj jakieś tam wiatraki.
Wiatrak wiatrakiem, tu jest jakiś młyn. Młyn młynem. Dalej, tu gdzieś jest jakaś... jakieś jezioro. To też się utopiłem. Tu jakaś żwirownia. No myślę, że to jak są kamienie, to tu też będzie z kamieniami. Czyli stacja wapnowania i kruszarka. A ja, kurna, panie kochany. Ja bym był stąd normalnie. Kruszareczka, stacja wapnowania. To bardzo fajny pomysł z tymi taśmociągami. Jadąc tutaj na bytów, jest w pewnym tak miejscu taki moment, gdzie są takie taśmociągi na żwirowni i to naprawdę fajnie oddali wygląda, więc bardzo, bardzo miło i przyjemnie. Lecimy dalej. Poletka, no poletka rządzą, bardzo mi się podobają te klimaty tutaj na tym polu, na tych polach może tak bardziej powiem. Skup dość duży. I ten skup to Goldcrest Walley, bo tu mamy pociągi. Ja lubię pociągi, proszę bardzo. Tego bym się nie spodziewał, że będziemy mieli tutaj pociąg. I tak szczerze już mi się mniej podoba, bo zawsze Goldcrest Walley miało te największe pieniądze. I znając od zera do farmera, pewnie wszystkie skupy też, wszystkie zboża się wtedy tu będzie wysypywać. Może, że więcej skupów nie ma. Nie zdziwiłbym się, ty, Edek. A nie, to tu. Nie, no dobra. Jest elewator, jest kolonia, młyn zbożowy. A gdzie Goldcrest? Goldcrest dla pizzy tu jest? Ej. Czy to elewator się nazywa? Nie, no Goldcrest Walley. Dziwne. Młyn tu jest. Tu jest kolonia. To jest niezła kolonia. Tutaj też jest kolonia. Dobra, będziemy siedzieć dalej. Dziwne, że nie ma Goldcrestu i... Czy Goldcrest będzie to jako silosy tylko przeładowcze? Może i to. Na silosach będzie można trzymać takie rzeczy. Dobra, mniejsza z tym. Tartak, jak dobrze sprawdzałem. Trochę wybiło mnie z tropu. O, jedzie pociąg. Tak, Meglomax i Tartak. Czy pociąg działa? Dział czy... Cargo, proszę bardzo. Jest chyba zmienione, tak mi się zdaje. Że tego w oryginale nie ma. Jak na te meble i inne tego typu pierdoły, bardzo ładnie to wygląda. Chłoposzki się tu chodzą, ale nie tylko chłoposzki, bo i panie też tutaj chodzą. Więc dobrze. Dalej chyba tam nie ma nawet po co iść, bo tam kolonie pewnie zaraz mi wyskoczy znaczek X-a. A nawet już się zawiodłem, bo nie ma znaczka X-a. Tam był X fajny, czerwony. No dobra, nie ma X-a, to idziemy dalej, idziemy dalej. O, proszę bardzo, tutaj stali, bo pociąg przejeżdżał niemiłosiernie. O, no, dobrze przejechał, bo tam tego trochę... A i dalej i mamy X-y, dobra, tam już iść nie mogę. Tu jakieś polne dróżki, wracamy się z powrotem. Tutaj też jest jakaś polna dróżka, a przejdziemy się tam polną dróżkę. A co? Przez las. Ej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerfów las, matko boska, jak tam walą, że aż mi w uszach strzela. Chłopaki świrują na tej budowie. No dobra, chłopaki chłopakami, ale... Co my tutaj mamy? Kolejną część mapy, którą nie oglądaliśmy, więc idziemy tutaj. Tu mamy jakiś kolejny skup i to jest ten młyn albo elewator. Bardzo ładnie tutaj jest to zrobione. Dość duży, pięknie i przyjemnie. A to jest skup Miltrans oraz młyn zbożowy. Miltrans. Co tu jest? A, kupić młyn zbożowy. Dobra, okej. Okay. Tu to jest Miltrans, tak? Z tej strony? Nie, z tej strony jest młyn zbożowy, a z tej strony ten Miltrans. Spoko, nie ma problemu. Waga. Nie wiem, czy działająca, bo mnie nie waży. Jestem wręcz... bez wagi. Oznacz miejsce, nie mogę się tam przedostać, więc pewnie to jest tylko jakby zaznaczony, że tu jest przejazd na kolonie i dalej już iść nie mogę. Dokładnie. Dlatego tak to jest zrobione. Wszystko jasne. Spoko. Mógłbym, ja jestem za tą mapą. Bardzo ładnie mi się podoba. Najbardziej mi ten klimat rozwala pól, że to tak wszystko zajebiście widać. Tu jest mapa, i znaczy mapa, tu jest gospodarstwo i to jest chyba gospodarstwo grywalne, proszę bardzo, nawet nie zauważyłem na minimapie, że tu mamy gospodarstwo lepsze, nowsze, ładniejsze. Kurczę, no powiem szczerze, że fajnie to wygląda.
Chałupa, wiaty, świnie. A jak? No tak. Świniarnia może tu rozwalić system, a proszę bardzo. Fajnie. Zrobione. Nie no, ogólnie gospodarka Picabello. Wszystko w cegle. Bardzo ładnie widać. Biny Unii. Wiaty, nie wiaty. Dużo miejsca. Aż za dużo bym nawet powiedział tutaj z tyłu. Kibel jest to podstawa. Idziemy dalej. Pola polami jakieś... No myślę, że to jakieś nie wiadomo jakie urwisko nie jest, więc przejazd musi być. Ale z tego potoku żadnego nie będzie. Chociaż wygląda, bo tu spływa do tego mini jeziora tutaj, tak? Proszę bardzo. Gdyby to wszystko było takie łatwe i proste, to bym się zgodził. Dobra, na czym my jesteśmy? Aha, tu byliśmy. Duże szklarnie, tam na pewno nie byliśmy. Odwiedź. Proszę bardzo, tu żeśmy nie byli. A tu jest duża szklarnia. Na dużej szklarni na pewno się sprzedaje wszystkie rzeczy nie z tej ziemi. I to tak feste. Dobrze, bardzo ładnie. Idziemy dalej. O, rzepaczek śliczny. Tutaj zaraz będzie pod kosę leciał, a wracając do rzepaku. No, tutaj w realu przejechałem się dzisiaj pół Polski i jestem w szoku, ile jest zasianego rzepaku na ziemiach polskich. Jestem naprawdę pełen podziwu. I też zarazem cieszę się z tego powodu, bo to naprawdę w tym momencie bardzo ładnie wygląda. Dalej, Andrzej Jeleń ma tutaj swój sklep i to jest piekarenka u niego, więc całkiem spoko. W tą stronę muszę się kierować, tak, w tą stronę muszę się kierować, bo tutaj była piekarenka, więc lecimy dalej. Tutaj mamy kolejna stacja. To się nazywa jaka stacja? No. Jedziemy do Zdzicha. Zdzichu nam leje do pełna i płacimy. No, bardzo ciekawa stacja benzynowa. Nie wiem, czy na jakiejś wsi w ogóle takie coś jest. Ja się jeszcze do takim czymś nie spotkałem, żeby wjeżdżać do pełna gospodarstwa i żeby mi tankował do pełna najlepiej. Ale pomysł zawsze na plus. Dokładnie. No i co? Ostatni skup. Skupy słowa? Nie, to jest bioelektrociepłownia oraz Transpol. Transpol, co Transpol robi? Tak z ciekawości. Transpol, czy Transpol do zboża? Nie. Transpol to właśnie jakieś winogrona? Buraki? Bawełna, trzcina, takie jakieś inne dziwaczne rzeczy, co przyjmują na tym Transpolu. Spoko. Boże, jaki ładny widok. Czy my coś jeszcze mamy do obejrzenia? Dużą szklarnię mamy obejrzaną. Tam jakieś poletka, które już nie należą do nas. Gospodarkę też mamy obejrzaną. Wszystko naokoło też. Wiadomo, pola to se każdy już obejrzy w swoim mniemaniu. Tak czy siak, nawet patrząc na to, to ja już tu widzę pół mapy. Więc naprawdę szacun. Stąd sobie tak stanę i tak widzę sobie wszystciutko. Każde piękne i cudowne pole, każdy rysunek, obręb pola i to ma naprawdę fajny klimat. Na przykład stąd, stając na tym polu, nawet nie podnosząc się i tak widzę, co się dzieje gdzieś tam chętnie daleko. Super sprawa, bardzo mi się to podoba i liczę, że wam też się podoba, chociaż znając życie. Mamy poniedziałek, mapa chyba wyszła w piątek. Od tego piątku to wy już ładnie, żeście ją ogarnęli, pograli i jesteście mega zadowoleni. Więc jeżeli oczywiście wam się podobał odcinek i w końcu chcecie więcej tego, a jeżeli będziecie chcieli więcej tego, to musicie więcej map dawać, więc pamiętajcie, że bez tego nie ma odcinku sprawdzania map. Ale liczę, że odcinek wam się podobał. Ja serdecznie dziękuję, na razie, pa, pa.